Cat Williams, Serce świata utraconego, kontynuacja cyklu Pamięć, smutek i cierń. Część pierwsza. Zburzona twierdza. Początkowo sądził, że żołnierz kuśtykający w lodowatym błotku traktu Frostmarch jest ranny i ma skrwawiony kark i ramiona. Podjechawszy bliżej, przekonał się, że czerwone plamy układają się w regularny kształt i wzór, jak fale. Porto zrównał się z nim, ściągnął wodze i jechał z tempa obok nieznajomego. Skądżeś wytrzasnął ten szal? Spytał. Żołnierz chudy, jak szkapa i młodszy odeń o kilka lat, tylko spojrzał na niego spod ełba i pokręcił głową. Zadałem ci pytanie, skąd go masz? Matka mi zrobiła na drutach, odpieprz się. Porto wyprostował się w siodle. Buńczuczna odpowiedź go rozbawiła. Naprawdę jesteś portowiani wiakiem. Czy może szanowna mamusia lekko niedowidzi? Młody wojak popatrzył na niego ze zmieszaniem i zarazem irytacją. Wyczuwał obraźliwą intencję, ale pewności nie miał. A co ty możesz wiedzieć o portowiakach? Burknął. Więcej niż ty, bo tak się składa, że jestem ze skał i lejemy was w piłkę od zawsze. Jesteś szoro? Gejzerakiem, a ty psiorybcem, tępym jak wy wszyscy. Jak się nazywasz, młody piechur? Przyjrzał mu się uważnie. Dwie nabrzeżne dzielnice, Setrosy, jak się je zowie, w Ansis Pelippe, największym mieście, największym mieście na Perdruin. Były odwiecznymi rywalkami i nawet tutaj setki mil na północ od tej wyspy widać było, że w pierwszym impulsie chłopak spiął się jak przed ciosem. Ty pierwszy! Zażądał. Jeździec parsknął śmiechem. Jestem Porto, znad Zatoki Szoro. Właściciel konia i prawie całej zbroi. A ty? Andri, syn piekarza. Dopiero teraz, jakby dotąd się wstrzymywał, młodziak się uśmiechnął. Wciąż miał większość uzębienia, przez co wyglądał jeszcze młodziej. Jak jeden z urwisów, którzy z krzykiem biegli za koniem Porta, gdy miesiące temu przejeżdżał przez Naban. Na miłość Urisesa, ale z siebie drągal. Andrzej mierzył go wzrokiem od stóp do głów. I cóż robisz tak daleko od domu, wasza cześć? Żadna tam cześć, od szczęściaż, bo mam konia. A ty marzniesz na kość, bo nie możesz iść dość szybko. Co z twoją stopą? Koń mi na nią nadepnął, żołnierz wzruszył ramionami. Ale nie twój chyba. Na pewno nie mój. Pamiętałbym cię z tym portowiackim szalem. Żałuję, ale nie mam innego. Nosiłbym nawet wasz przeklęty niebieski. Umieram tu z tego cholernego zimna. Jesteśmy już w Rimersgardzie. Przekroczyłem granicę 2 dni temu, ale oni tu wszyscy żyją jak górskie trole. Domy ze śniegu, nic do żarcia, poza igłami sosnowymi. Wskakuj! Co? Wskakuj! Pierwszy raz pomagam psiorybcowi, ale w ten sposób nie doczłapiesz nawet do strażnicy granicznej. Daj rękę, wciągnę cię na siodło. Gdy już Andrew usadowił się za jego plecami, Porto dał mu łyknąć z rogu. To było straszne, muszę przyznać. Co było straszne, kurwa? Lanie, jakie wam spuściliśmy w tym roku w dzień świętego Tutnata? Płakaliście na ulicach jak baby, łżesz jak pies. Nikt nie płakał, tylko dlatego, że zbyt żarliwie błagaliście o litość.
Wiesz co? Zwykł mawiać mój ojciec. Sprawiedliwości szukaj w pałacu. Miłosierdzia w kościele, a kłamców i złodziei na trzoro. Mądry z niego gosiek na płaczliwego portowiaka. Porto się roześmiał. Ot historia prawdziwa, jeśli w słowach można by być prawda, jeśli nie są to tylko słowa. Dawno, dawno temu, podczas rządów 16 najwyższego celebranta królowej, w epoce wojen powrotu, lud nasz, dzieci chmury, poniósł klęskę w bitwie o Asuza, o Asua, z koalicją śmiertelników i Zidaja, naszych zdradzieckich pobratymców. Król Burz i Neluki wrócił w śmierć, a jego plany obróciły się w niwecz. Nasza wielka królowa Utuk Ku przeżyła, lecz zapadła w Keta i Indra, uzdrawiający sen głęboki, niemal jak śmierć. Niektórym z nas się wydawało, że nastąpił kres wszelkiej historii, że sama wielka pieśń wybrzmiewa do końca, a wszechświat mógł odetchnąć przed kolejnym eonem. Bardzo wielu naszych, którzy bili się za królową w przegranej sprawie, odeszło z ziem południowych. Z jedną tylko myślą: zdążyć do domu, na północy, zanim dotrze tam zemsta śmiertelnych. Ci bowiem nie zadowolą się zwycięstwem, lecz dążyć będą do zniszczenia naszej górskiej ojczyzny i wybicia ostatnich dzieci chmury. Była to chwila niemal zupełnej zagłady ludu, zarazem jednak łaski nadzwyczajnej odwagi przewyższającej najgroźniejsze z wymagań, jakie sami sobie stawiamy. I jak zawsze w pieśni ludu, teraz także nawet chwile najpiękniejszego piękna przepadały zniszczone i strata. Taki los spotkał wielu wojowników zakonu poświęcenia, gdy padł król Burz, jako i tych z innych zakonów, którzy wyprawili się z nimi na ziemię nieprzyjaciela. Wojna się skończyła, do domu daleko i śmiertelni deptali naszym po piętach. Bydło z najbrudniejszych ulic ich miast, najemnicy, szaleńcy, którzy zabijali nie jak my z żalem, lecz dla czystej, dzikiej radości zabijania. Lady Miga, Setinata, zakonu kronikarzy. Miałem nadzieję, że przesadzasz, rzekł książę Isginmur. Jest jednak gorzej niż przypuszczałem. Cała wieś, powtórzył Sludik, nie ma w tym żadnego sensu. Skrzywił się i uczynił znak świętego drzewa. Jak sam książę, młody rycerz widział na wojnie niejedną okropność rzeczy, których żaden z nich nigdy nie zapomni. Teraz kolejne trupy całym tuzinem leżały rozciągnięte przed składem dziecięciny w błocie i krwawym śniegu. W większości starców, paru kobiet wraz z podrzniętymi truchłami kilku owiec. Kobiety, dzieci, lamentował Sludik. Nawet zwierząt nie oszczędzili. U stóp Isgrimnura leżały przysypane białym puchem zwłoki dziecka. Sine paluszki zastygły po coś ściągnięte niczym deptany kwiat. Jakie to musiało być straszne dla tych wieśniaków. Obudzić się w środku nocy i znaleźć oko w oku z upiornie bladymi twarzami i bezdusznymi oczami Nornów, stworów ze starych, okropnych podań. Książę tylko pokręcił głową, dłonie mu jednak drżały. Ujrzeć krwawe pobojowisko, usiane poległymi i dogorywającymi wojami, to inna rzecz. Jego ludzie przynajmniej mieli miecze i topory, mogli się bronić, ale to od samego widoku poczuł ból w trzewiach.
odwrócił się, by spojrzeć na Ayamirnu Sithikayu Deka. Stała na uboczu poza grupą żołnierzy, zapatrzona w błotnistą plątaninę śladów stóp i końskich kopyt, znikającą już pod świeżą warstwą bieli. Ostre rysy jej złotawej twarzy i wąskie, długie oczy były obce i nieprzeniknione. Gdy milcząco przyglądała się makabrycznemu dziełu swych pobratymców Nornów, od których różniła ją tylko kolor skóry, i jak? Spytał szorstko Izgii Mnur. Co widzisz? Bo ja tylko zbrodnię. Twoi magiczni kuzyni to potwory. A Ayamirnu nie odezwała się. Długo jeszcze toczyła wzrokiem po porze gorzelisku, jednak obeznamiętnie patrząc na skotłowany, brudny śnieg i na ciała pomordowanych. Hikedaja kradli żywność, odrzekła wierszy. Wątpię, żeby się fatygowali, by kogoś ukrzywdzić, ale ich nakryto. I co z tego? Sludik ledwo otrzymał gniew na wodzy. Usprawiedliwiasz ich, bo to twoi krewni? Guzik mnie obchodzi, jakich tam zwierz. Nornami, białymi lisami czy hike. Coś tam. To istne monstra. Popatrz na tych biedaków. Wojna skończona, ale twoi nieśmiertelni swojacy nadal mordują. Moi pobratymcy nie są nieśmiertelni, tylko długowieczni. Stosowała Shitukiya. Jak to udowodniły niedawno bitwy, zarówno my, jak i spokrewnieni z nami Hikedaya możemy umrzeć. Przez miniony rok los ten spotkał ich tysiące. Wielu zginęło z rąk śmiertelników jak wy. Odzajemniła spojrzenie Sludiga. Lecz na jej twarzy nie było widać żadnych emocji. Pytasz, czy usprawiedliwiam tę zbrodnię? Nie. Skoro jednak Hikedaya posunął się do kradzieży w osadzie śmiertelnych, to musieli być naprawdę wygłodzeni. Do szaleństwa. Oni potrafią tak samo jak my zadowalać się bardzo skąpymi racjami. Północ od dawna jednak cierpiała z powodu mrozów króla burz. Nad Rimerm Smamon ta niekończąca się zima też znalazła za skórę. Ale jakoś nie musieliśmy z tego powodu niszczyć całych wsi. Ayamirnu popatrzyła spiesznie na młodego rycerza. Nie zamierzała jednak dać się zbić z tropu. Mówisz o tych Rimersmannach, którzy przybyli tu z zachodu zaledwie przed paroma wiekami i wyrżnęli tysiące moich ziomków. Napiszcie, czy wam się podoba takie coś, że Malczu czyta. Czy poczytaj mi, Malczu. No, czy kontynuować, czy zaciekawiłem was tą lekturą po prostu. Książka nazywa się Serce Świata Utraconego, autor Tad Williams. To jest kontynuacja cyklu Pamięć, Smutek i Cierń. Powieść polecają George R.R. Martin oraz Brandon Sanderson. Także znalazłem ją w sklepie z książkami za 10 zł, ale wydała mi się dosyć ciekawa, więc po prostu teraz przeczytałem dla was fragment tej książki. Jeśli będziecie, żebym to kontynuował, napiszcie komentarz pod filmikiem i ja w ten sposób się z wami żegnam. To było Malczu czyta. Inaczej poczytaj mi, Malczu, ale Malczu czyta po prostu będzie krócej. Także jeśli wam się podobało, dajcie łapkę. Jeśli chcecie więcej, napiszcie, żebym przeczytał jeszcze kilka stron, co tak troszeczkę. Także cześć i czołem. Malczu czyta. Serce Świata Utraconego. Hej!